To działo się tuż przed godziną 11 na drodze krajowej numer 12 prowadzącej z Głogowa do Nielubi. Kierująca Nissanem kobieta na łuku straciła panowanie nad samochodem, wypadła z drogi i dachowała w rowie. Z pierwszych informacji uzyskanych od osoby zgłaszającej wynikało, że w samochodzie znajdują się dwie osoby poszkodowane, w tym jedna osoba nieprzytomna i dziecko. Po dojeździe na miejsce zdarzenia na szczęście te informacje nie potwierdziły się. Zastaliśmy dwie osoby, które samodzielnie też przy pomocy postronnych świadków wyszły z tego samochodu. Na szczęście nic im się nie stało. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Kobieta tłumaczyła policji, że do zdarzenia doszło w chwili, kiedy wyprzedzał ją inny pojazd. Mimo wszystko mundurowi ukarali ją mandatem i punktami karnymi. Na wszelki wypadek zarówno kierowca, jak i jej 3-letnie dziecko zostali zabrani do szpitala na badania.